powiecie wieruszowskim mamy cztery osoby, mieliśmy do tej pory cztery osoby poszukiwane jako zaginione. Teraz już tych osób jest pięć, bo ostatni przypadek pokazał, że w miejscowości Dobrydział mamy kolejną osobę zaginioną. Te osoby są poszukiwane niekiedy od bardzo dawna. Jedna z osób, mieszkaniec ulicy Nowej Wieruszowej, jest poszukiwany od 1985 roku. Nie tak dawno zatrzymany był mężczyzna, już obywatel Francji, który de facto miał polskie pochodzenie i był tutaj poszukiwany przez polską prokuraturę od 11 lat. Także zdarzają się te przypadki, natomiast są przypadki niewyjaśnione osób zaginionych, o których tak naprawdę nie wiemy, co się stało, a były takie przypadki osób zaginionych, które po prostu odnajdywały się. No to tutaj można myśleć i domniemywać, że faktycznie coś niedobrego się dzieje z tymi osobami, bo z reguły, jeśli jest osoba zaginiona, to żyje, daje jakieś tam ślady życia, to ona się odnajduje. Też bywa tak, że po prostu mamy do czynienia z nieodpowiedzialnością, bo niektóre osoby wiedzą o tym, że są poszukiwane. W zeszłym roku poszukiwaliśmy małoletniej dziewczyny, która zaginęła. Później żeśmy ustalili, że najprawdopodobniej przebywa ze swoim chłopakiem. Ten chłopak wiedział, że ta dziewczyna jest poszukiwana. Ona sama wiedziała, że jest poszukiwana, natomiast no nie dawali znak osoby, ale mówię o osobach zaginionych. Że one może gdzieś tam są w świecie, może mają świadomość tego, że tutaj figurują jako zaginione, ale po prostu żyją z tym i im to nie przeszkadza. A może po prostu chciały no, po prostu skończyć z tym środowiskiem i ułożyć sobie życie gdzie indziej.